wszystko byłoby dobrze, ale umęczeni tymi piosenkami jesteśmy. Obrzydliwe piosenki. To jest nasz obowiązek, nasz wspólny polsko-żydowski obowiązek, żeby mówić, jak było naprawdę. Przed rozpoczęciem konferencji miałem przyjemność podziękować panu Danielsowi za jego świadectwo, za właśnie głoszenie prawdy na temat relacji polsko-żydowskich i na temat tego, co wydarzyło się podczas II wojny światowej. Mówi się o jakichś nazistach. Pewnie gdybyśmy zapytali młodego człowieka z zachodu Europy, kto wymordował w czasie II wojny światowej Żydów, ale wymordował też obywateli innych państw, to odpowiedziałby naziści. A któż to byli ci naziści? Ja pytam. Kim byli ci naziści? W czasie II wojny światowej zginęło 6 milionów Polaków, 6 milionów obywateli państwa polskiego, Żydów i Polaków, ale wszyscy ci ludzie, 6 milionów obywateli, było obywatelami państwa polskiego. Żyliśmy w tym samym państwie. To my budowaliśmy niepodległą Rzeczpospolitą. Rzeczywiście za rok będziemy obchodzili 100. rocznicę odzyskania niepodległości. To było nasze wspólne państwo. I nasze wspólne państwo 1 września 1939 roku zostało napadnięte przez naszych sąsiadów z Niemiec. Po 17 dniach na nasze wspólne państwo napadli nasi sąsiedzi z Rosji, dzieląc nasze państwo, rozbierając nasze państwo. I zaczęło się. Zaczęło się od przemysłu mordowania elit polskich. Polskie elity to były elity również kształtowane przez obywateli polskich narodowości żydowskiej. Ci ludzie byli mordowani, byli zabijani. Byli zabijani przez Niemców, byli zabijani przez Rosjan. Dlatego, że państwa polskiego miało nie być na mapie Europy. Tak jak nie było przez 123 lata. Dlatego, że najpierw Niemcy zaplanowali sobie wymordowanie Żydów, a potem zamierzali wymordować Polaków. My byliśmy następni. Ja miałem zaszczyt przez 2 lata być wiceburmistrzem jednej z dzielnic warszawskich, Woli. W pierwszych dniach sierpnia 1944 roku, kiedy wybuchło powstanie warszawskie, cywilni mieszkańcy Woli zostali wymordowani przez Niemców. 50 tysięcy ludzi, kobiet, dzieci, starców, zostali wymordowani dlatego, że byli Polakami. Nie z innej przyczyny, dlatego, że byli Polakami. A dowódca tej operacji, Heinz Reinefart, przeżył wojnę. Później przez lata był burmistrzem jednego z miast w landzie Schleswig-Holstein. Tak wyglądała historia. Musimy o tym mówić. Ja bardzo się cieszę z tego, że dziś spotykamy się w tym miejscu. W tym niezwykłym miejscu. Miejscu, które zostało stworzone przez ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. Kiedyś, kilka lat temu, powiedziałem ojcu dyrektorowi, że to on wykonał funkcję państwa polskiego, bo ta kaplica, te nazwiska upamiętnionych Polaków, którzy oddali swoje życie, ratując Żydów, swoich sąsiadów, przyjaciół, ale też często ludzi nieznanych. To jest funkcja państwowa, to jest funkcja państwa polskiego wykonana przez ojca Tadeusza Rydzyka, więc Bóg zapłać za to. Bóg zapłać za to. Mówiłem o tym przed wyborami w 2015 roku. Od tego czasu funkcję taką wykonuje państwo polskie, nasz rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ale rzeczywiście zaczęło się wszystko od działań ojca Tadeusza Rydzyka. I jeszcze jeden taki przykład z życia wzięty o nazistach. Otóż to już jest legenda, opowieść z Muzeum Powstania Warszawskiego, muzeum stworzonego przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, kiedy był prezydentem Warszawy Lech Kaczyński, ja właśnie miałem zaszczyt być zastępcą burmistrza dzielnicy Wola. Pan prezydent zbudował Muzeum Powstania Warszawskiego. Podczas jednej z wycieczek oprowadzanych, wycieczka niemiecka, oprowadzający mówił o zbrodniach niemieckich w Warszawie.
o zbrodniach niemieckich. Był cały czas korygowany przez jednego z uczestników tej wycieczki, który mówił, że przecież to naziści, to naziści. No i w końcu wycieczka doszła do tramwaju z czasów. Tam jest taki eksponat, tramwaj z czasów II wojny światowej i na tym tramwaju jest przypięta tabliczka tylko dla Niemców, bo tylko Niemcy mogli podróżować w tej części tramwaju, w przedniej części tramwaju. Nie jacyś naziści, tylko właśnie Niemcy, tylko właśnie Niemcy. Miałem przygotowane wystąpienie dotyczące polskiej policji, postaw funkcjonariuszy policji państwowej z okresu przedwojennego, którzy na rozkaz polskiego państwa podziemnego byli w granatowej policji, którzy ratowali Żydów. To wystąpienie będzie dostępne zapewne w publikacji, a więc nie będę już mówił o tych konkretnych przykładach, ale to są przykłady ludzi, którzy właśnie narażając własne życie ratowali innych, dlatego że tak zostali wychowani, tak zostali ukształtowani. I to jest właśnie najważniejsze. Tak, żebyśmy my następne pokolenia wychowywali, żeby były wychowywane w prawdzie, żeby były wychowywane w miłości do innych, żeby były wychowywane w poczuciu obowiązku i w poczuciu służby wobec innych. To jest przesłanie, które staram się wprowadzać jako minister spraw wewnętrznych i administracji, nadzorując podległe mi służby, przede wszystkim policję. Podkreślam, etos służby. Policjant ma służyć innym. Policjant ma być dostępny dla innych. Policjant ma chronić bezpieczeństwo innych. To jest właśnie najważniejsze dla przyszłych pokoleń. Bardzo dziękuję. Tak mówił w Toruniu podczas Międzynarodowej Konferencji Pamięć i Nadzieja minister Mariusz Błaszczak. Wieczór w Polskim Radiu 24. Prawie kwadrans po 23, a my powracamy do wczorajszych wyborów w Nowoczesnej. Dziś w Polskim Radiu 24 na ten temat rozmawiali Krzysztof Świątek i jego goście. Ryszard Petru przegrał w głosowaniu stosunkiem głosów 140 do 149 na korzyść Katarzyny Lubnauer i o konsekwencjach politycznych tego wyboru, także o tym, czy to ma jakiś wpływ na funkcjonowanie pozostałych ugrupowań, najważniejszych ugrupowań na scenie politycznej. O tym porozmawiamy z naszymi gośćmi, a nimi są Adrian Stankowski z Gazety Polskiej Codziennie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, dlaczego, może takie pierwsze pytanie, czy spodziewaliście się tej zmiany i dlaczego Ryszard Petru przegrał, chociaż nieznacznym jednak stosunkiem głosów, co wskazuje na to, że jednak jakieś pęknięcie chyba jest w Nowoczesnej, ale jednak przegrał z Katarzyną Lubnauer. Czy zanosiło się na tę porażkę i czy przyczynił się do tej porażki także jego szarża, można powiedzieć, polityczna sprzed trzech dni, czyli poparcie Rafała Trzaskowskiego, kandydata Platformy Obywatelskiej w wyborach na prezydenta Warszawy bez konsultacji z zarządem partii, o czym mówiła między innymi Katarzyna Lubnauer. Może Grzegorz Osiecki. Znaczy, ja nie chcę tutaj wyjść na takiego przemądrzałego analityka i powiem, że o ile jakby możemy to sobie wszystko ułożyć, że poniekąd to było logiczne, bo zauważmy, że Ryszard Petru jednak stopniowo tracił wpływy w partii. Katarzyna Lubnauer została szefową klubu Nowoczesnej w Sejmie najpierw. Natomiast ja nie wyobrażałem sobie raczej, że te zmiany przyjdą tak szybko. Ale z drugiej strony można powiedzieć, że jakby w momencie, kiedy już do tych zmian doszło, czy inaczej, kiedy było wiadomo kilka dni wcześniej, że Katarzyna Lubnauer zdecydowała się startować i zaczęła zyskiwać poparcie, to wydawało się, to ten wybór się wydawał no, z jednej strony prawdopodobny, aczkolwiek nieprzesądzony, ale z drugiej strony bardzo logiczny. Dlatego, że jak pan mówił tutaj o tym, że ta różnica między Katarzyną Lubnauer a Ryszardem Petru nie była duża, bo to 9 głosów, to jednak mówimy tu o takim pojedynku, który dla większości obserwatorów zewnętrznych wcale nie był równy. Bo z jednej strony no, był założyciel i tak naprawdę człowiek logo tego ugrupowania, czyli Ryszard Petru, zresztą do soboty jeszcze w nazwie było jego nazwisko. Natomiast no, z drugiej strony istotny
polityk, pani Lubnauer, ale to nie był frontman, tak, w przeciwieństwie do Ryszarda Petru. No ale w tym momencie mieliśmy taką sytuację, jeżeli można takie piłkarskie porównania, jeżeli w finale Ligi Mistrzów Bayer z Monachium przegra z drużyną silną, ale no jakby z innego kraju, nie o tak potencjale, no to obojętne, czy on przegra 1-0 czy 3-0, to klęska będzie potężna i z tego punktu widzenia, no to po prostu wygrana Katarzyny Lubnauer jest bardzo duża. I wydaje mi się, że tutaj jest też ten taki aspekt tej wygranej, że widzieliśmy notowania ostatnie Nowoczesnej i można mieć takie wrażenie, że jakby no Nowoczesna słabła, tak? I wydaje się, że nawet gdyby Ryszard Petru z Katarzyną Lubnauer wygrał w tej chwili, to on z tej walki wyszedłby tak poobijany i tak poobijana wyszłaby Nowoczesna, że dalszy scenariusz to w zasadzie byłaby tylko i wyłącznie równia pochyła. Nie wiadomo, co dla Nowoczesnej oznacza Katarzyna Lubnauer, ale jakby ona jest w stanie taki proces odwrócić. I pytanie do redaktora Stankowskiego. Czy ten wybór Nowoczesnej świadczy o tym, że delegaci, którzy dokonali tego wyboru, mają instynkt samozachowawczy, jeżeli chodzi o Nowoczesną? No tak, sięgając do tych piłkarskich porównań, to jednak trzeba najpierw stwierdzić, że rozmawiamy tutaj o grupie spadkowej Ekstraklasy, a nie jakiejś duży, mogą sięgać po puchacki mistrzów. Nowoczesna na skutek błędów między innymi Ryszarda Petru, ale całej linii tej partii szoruje, że tak powiem, o dno sondażowe, ociera się o granicę wejścia w ogóle do Sejmu. No i przed Nowoczesną najtrudniejszych dla wszystkich partii politycznych, mianowicie wybory samorządowe. To trzeba pamiętać, że to są najtrudniejsze wybory dlatego, chociażby, że tam do samych kandydatów trzeba mieć 40 tysięcy w Polsce, żeby zapełnić choćby tylko listy. No, Nowoczesna nie ma ani struktur terenowych, ani nie ma pieniędzy, które utraciła na skutek własnego błędu. Niewłaściwie robię cele przy wypełnianiu sprawozdania. W tym kontekście, przepraszam, przerwę tylko na moment, ale w tym kontekście mówi się o tym, że może Ryszard Petru jako finansista zostałby teraz skarbnikiem partii. No, dowcipów na temat Ryszarda Petru jest krąży, zwłaszcza w internecie całe mnóstwo, ja się nie chcę znęcać już nad nim, bo to takie kopanie leżącego. Natomiast istotnie, wracając do tematu, istotnie mówiło się, że od dawna i Nowoczesnej od dawna narastał taki ruch sprzeciwu wobec przywództwa Ryszarda Petru. Nowoczesnej, że jest on obciążeniem dla tej partii wizerunkowej. Ta niezliczona liczba gaf, które popełnił, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, że okazał się być politykiem mało sprawnym, mało stanowczym. Przegrał zeszłoroczny ten taki pojedynek w czasie tak zwanego Ciamajdanu z Grzegorzem Schetyną, no i tego pola nie odzyskał już nigdy. To przywództwo to coraz bardziej słabło. Wtedy wyjechał w ogóle. Wtedy wyjechał, no to niewybaczalny błąd. W tak gorącej chwili dał się złapać jak dziecko na prywatnym wyjeździe. To przywództwo było coraz bardziej kwestionowane w Nowoczesnej. No już chociażby liczba kandydatów świadczyła o tym, że tam ta partia stoi, no jest pęknięta, tak? Bo z jednej strony rzeczywiście Ryszard Petru był taką twarzą tego ugrupowania, założycielem i w ogóle ikoną. No, ale z drugiej strony był politykiem rażąco nieudolnym i rażąco nieudolnym ruchem była właśnie ta szarża popierająca pana Trzaskowskiego, którą odebrano nie tylko w Nowoczesnej jako już konkretną abdykację na rzecz Platformy Obywatelskiej. Katarzyna Lubnauer będzie musiała się zmierzyć z tym problemem z wyborami, z perspektywą najpierw wyborów samorządowych. No,
pewno wie, jaka jest sytuacja zarówno finansowa, jak i kadrowa tej partii. Wie, że tej partii po prostu nie stać na takie wybory. Ale panie redaktorze, skoro wspomniał pan już Rafała Trzaskowskiego i tą sytuację w Warszawie. Wczoraj Katarzyna Lubnauer była gościem Polskiego Radia 24 w magazynie Wieczornym Północ-Południe i była pytana o to, co z poparciem dla Rafała Trzaskowskiego. Powiedziała w taki sposób, że musimy się teraz spotkać w gronie i Platformy Obywatelskiej, i PSL-u. Nie wykluczam utrzymania poparcia dla Rafała Trzaskowskiego. Tak, w taki sposób się wypowiedziała. Czy można sobie wyobrazić, że Katarzyna Lubnauer wycofałaby to poparcie? Ja nie sądzę. Znaczy, Katarzyna Lubnauer będzie, do tego zmierzałem, że Katarzyna Lubnauer będzie musiała się dogadać z Platformą, bo w odróżnieniu od PSL-u, który jest bardzo mocny w strukturach terenowych, w zasadzie PSL jest taką partią, która ta reprezentacja parlamentarna stanowi tylko taki oznacznik tego samorządowego kartelu. O tyle z Nowoczesną jest odwrotnie. I klęska w wyborach samorządowych może oznaczać po prostu totalne rozbicie tej partii, bo przypomnijmy, to będzie teraz tak trójskąd, tak? Będą wybory najpierw samorządowe, europejskie, parlamentarne, no na końcu prezydenckie. W związku z tym złe zaczęcie tego trójskątu, rozpoczęcie tego trójskątu oznacza tak naprawdę katastrofę. I moim zdaniem Katarzyna Lubnauer nie ma innego wyjścia, tylko będzie próbowała może drożej sprzedać skórę Nowoczesnej na rzecz Platformy. I pytanie do Grzegorza Osieckiego. Redaktor Stankowski mówi drożej sprzedać skórę, no ale to już właściwie transakcja ta dotycząca Warszawy się zakończyła. Katarzyna Lubnauer wczoraj mówiła, że ona będzie chciała rozmawiać o innych miastach, no na przykład o Gdańsku czy Wrocławiu. No ale pytanie, czy w tej chwili, jak już jest taki falstart na samym początku, to czy jeszcze będzie można rzeczywiście mieć dobrą pozycję negocjacyjną? Znaczy, no to jest walka właśnie o tę pozycję negocjacyjną, tu się zgadzam. Ryszard Petru, pretensje do niego pewnie były tak naprawdę nie o to, że poparł Rafała Trzaskowskiego, tylko że zrobił to za szybko, że to nie było właśnie elementem tego porozumienia. Rozmawialiśmy z Katarzyną Lubnauer i właśnie tam jest, ona ewidentnie mówi, że no jakby ten Rafał Trzaskowski nie wyklucza poparcia dla niego, ale że to ma być element szerszego porozumienia. Czyli tu generalnie chodziło o to, że po prostu Ryszard Petru no jakby kiepsko się targował, tak mówiąc wprost, jeżeli chodzi o pozycję Nowoczesnej i za wcześnie odpuścił, bo z drugiej strony to jednak wydaje mi się, że Nowoczesna świetnie sobie zdaje sprawę, że Platforma nie odpuści w Warszawie i że no będzie musiała tej partii ustąpić w Warszawie, bo inaczej to by było z punktu widzenia Platformy, która jednak jest największą partią opozycyjną, z najsilniejszym poparciem o dużych strukturach, odpuszczenie Warszawy, no to by było wywieszenie białej flagi, więc tak naprawdę tutaj w grę wchodzi tylko jakby cena, jaką Nowoczesna będzie w stanie, znaczy Platforma będzie w stanie zaoferować Nowoczesnej za to poparcie. I myślę, że tego będą dotyczyły rozmowy. Tutaj jest istotny ten aspekt, o którym mówił redaktor Stankowski, że z punktu widzenia takiej partii jak Nowoczesna, która jest ugrupowaniem nowym, to te wybory się układają, jakby ten wyborczy kalendarz się układa bardzo źle. Bo właśnie jest partią, która zaczyna od najtrudniejszych wyborów, mając takie najbardziej rachityczne struktury. Gdyby to były na przykład wybory europejskie, no to tam, nie wiem, wystarczy wystawić 30-40 takich mocnych kandydatów i liczyć na dobry wynik, a tutaj faktycznie trzeba się dogadywać w całym kraju na różnych poziomach, więc tak naprawdę przed przewodniczącą Nowoczesnej bardzo ciężki test. Tym bardziej, że te notowania sondażowe ostatnio, no, to są granice progu wyborczego. Natomiast ja przy okazji chciałem podkreślić taki aspekt, który mi się wydaje bardzo ciekawy w tym wszystkim. Mianowicie, o ile ja kojarzę, to po 1989 roku pierwszy raz mamy do czynienia z taką sytuacją, w której władzę jakby w istotnej partii politycznej, która działa w systemie parlamentarnym, jest w parlamencie, wywalczyła kobieta. Znaczy nie została nominowana, nie spadła na nią ta funkcja, jak nie wiem, na Ewę Kopacz, która była zastępcą Donalda Tuska i po prostu w pewien sposób została mianowana szefową Platformy.
nie stało się to tak jak w przypadku Beaty Szydło, która była wiceprezesem partii, została wysunięta na premiera. Wcześniej mieliśmy z kolei przykład, mieliśmy przykład Hanny Suchockiej, która była premierem. No tu mamy taką sytuację, w której Katarzyna Lubnauer po prostu sobie pozycję w partii wywalczyła. Wcześniej właśnie jakby osłabiła Ryszarda Petru i została szefową klubu. W tej chwili została szefową Nowoczesnej. No i pytanie, co dalej z Nowoczesną, to jest jedno, to o czym mówiliśmy, ale też pytanie, co taka zmiana w dłuższej perspektywie oznacza dla polskiej polityki. No bo w pewnym sensie to był moment historyczny, jeżeli chodzi akurat o ten aspekt. Jeszcze jedno pytanie w kontekście przyszłości Nowoczesnej. Na naszej antenie politolog profesor Andrzej Gil powiedział wprost, że on daje Nowoczesnej 2 lata jeszcze, że będzie tylko 2 lata istnieć, a potem najprawdopodobniej dojdzie do jakiegoś zjednoczenia pod szyldem Platformy Obywatelskiej, być może pod jakimś innym szyldem. Czy rzeczywiście jest przyszłość, to pytanie do redaktora Stankowskiego, przyszłość przed Nowoczesną i ta kwestia, o której mówił redaktor Osiecki, czy to ma znaczenie, że kobieta zostaje liderem poważnej partii politycznej? Bez przesady, to rzeczywiście jest jakiś tam symbol, natomiast ważniejsze dla mnie jest styl tego zwycięstwa, bo to jednak ja bym określił jako rodzaj królobójstwa to zwycięstwo, bo takie zmiany w dojrzałych partiach no, nie dokonują się w taki rewolucyjny, raptowny sposób. Raczej to jest wynikiem negocjacji, ustaleń, ucierania się pewnych stanowisk. No tutaj mieliśmy po prostu takie dosyć konfrontacyjne to zwycięstwo. Na dodatek styl, w jakim potraktowała pani Katarzyna Lubnauer Ryszarda Petru, proponując mu stanowisko szefa czy przewodniczącego Rady Mędrców tej partii, no jest wręcz obraźliwy. No, to już tysiące memów na ten temat krąży i dowcipów rozmaitego rodzaju. Ale ja no, trzeba zauważyć, że to jednak jest, trzeba widzieć no, chęć takiego upokorzenia Ryszarda Petru. To świadczy o tym, że ta partia naprawdę jest po prostu bardzo rozbita, bardzo podzielona. Zobaczymy w takim razie, jak będzie się rozwijała sytuacja. Bardzo panom dziękuję za ten niedzielny komentarz polityczny. Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna. Adrian Stankowski, Gazeta Polska Codziennie. Dziękuję. Polskie Radio 24, za chwilę 23.30, czas na informacje dnia. Paweł Zieliński, zapraszam. W większości zasadniczych spraw doszło do porozumienia. Ufam, że ustawy o Sądzie Najwyższym i KRS-ie będą podpisane przez prezydenta, mówił dziś minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w TVP Info. Ziobro, pytany o spór między obozem prezydenckim a PiS, wskazał, że spór jest istotą demokracji. Poróżniliśmy się w szczegółach, tak się zdarza w polityce. W rodzinie ludzie się czasami pokłócą. Może to jest wniosek, żeby lepiej organizować naszą wzajemną komunikację, dodał. Powiedział też, że ufa, iż pan prezydent jest pełen dobrych intencji. Chciałbym, aby wszyscy mieli satysfakcję z tego, co osiągniemy, nawet jeżeli pewne rozwiązania czy kompromisy w mojej ocenie nie są tak doskonałe, jak mogłyby być, powiedział Zbigniew Ziobro. Pierwsze czytanie w Sejmie złożonych przez prezydenta projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i noweli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa odbyło się w środę. W piątek Sejm opowiedział się za skierowaniem ich do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W Warszawie odbyły się uroczystości związane ze 187. rocznicą wybuchu Powstania Listopadowego. Przy pomniku upamiętniającym uczestników bitwy pod Olszynką Grochowską odprawiona została msza. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, Parlamentu, Rządu i Samorządu. List od marszałka Marka Kuchcińskiego odczytał poseł Andrzej Melak. Powstanie listopadowe odegrało wielką rolę w podtrzymaniu świadomości narodowej i patriotycznych uczuć Polaków. Poświęcenie i bohaterstwo powstańców okupione represjami, zsyłkami i katorgami nie poszły na marne.
Powstanie listopadowe wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1980 roku, 1830 roku oczywiście, i trwało do października 1831. W centrum Tarnowa można było dzisiaj zjeść za darmo ciepłą zupę jarzynową. Mieszkańcy, którzy ją przygotowali, przyłączyli się w ten sposób do ogólnoświatowej akcji Jedzenie zamiast bomb. Chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na to, że pieniądze wydawane na uzbrojenie lepiej przeznaczać na realną pomoc, bo na świecie wielu ludzi umiera z głodu. Zapraszamy pana na zupkę ciepłą. Nie ma się co wstydzić. A to na chwilę. Proszę bardzo, już panu dam łóżeczkę. Dziękuję. Jest chłodno na polu i dużo ludzi idzie zmarznięty. I co widzą? Zatrzymają się i zjedzą, nie? A pan, gdyby nie ta zupa tutaj, to zjadłby dzisiaj taki posiłek? Raczej na bidulu. W schronisku? Tak. Jest parę osób, którym się chce. Zebraliśmy się do kupy i ugotowaliśmy. Tak naprawdę wiele nie trzeba. Wystarczą chęci i wszystko da się zrobić. Produkty na zupę przekazał jeden ze sprzedawców z Tarnowskiego Placu Handlowego. Piekarnia podała chleb. Ciepły posiłek w Tarnowie będzie można zjeść co dwa tygodnie w niedzielę w samo południe na Placu Drzewnym. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Życia Kościoła katolickiego. Przeżywamy dziś uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Przypada ona w ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Uroczystość ta została wprowadzona przez papieża Piusa XI encykliką Quas Primas 11 grudnia 1925 roku. Przeto, jeżeli by kiedy ludzie prywatnie i publicznie uznali nad sobą władzę królewską Chrystusa, wówczas spłynęłyby na całe społeczeństwo niesłychane dobrodziejstwa, jak należyta wolność, jak porządek i uspokojenie, jak zgoda i pokój, pisał w encyklice papież. O istocie tego święta mówi dominikanin ojciec Stanisław Tasiemski. Zwracam uwagę na ten wymiar, którym jest świętomość, że Królestwo Boże nie jest królestwem z tego świata. Królestwo Jezusa jest królestwem prawdy, sprawiedliwości i miłości. Wszystko prowadzi do Chrystusa. Czyli cała nasza liturgia, całe życie modlitwy ma mieć swoje zwieńczenie w Chrystusie. Do Niego zmierzamy, więc to jest też świadomość tego, że praktycznie moje życie codzienne ma też prowadzić do Chrystusa. Obecność Chrystusa, panowanie Chrystusa w moim życiu. Nie można traktować i mylić Królestwa Bożego z Królestwem Politycznym. Zresztą to była trudność już i apostołów. Też się wydawało, że Jezus przyszedł przede wszystkim po to, żeby ustanowić Królestwo Polityczne, obalić władzę Rzymian. To jest pewne niezrozumienie. Istotą jest Królestwo Miłości, o której Pan Jezus zaświadczył na krzyżu. Jutro rozpoczyna swą kolejną pielgrzymkę apostolską papież Franciszek. Tym razem udaje się do Mjanmy, znanej niegdyś jako Birma, oraz do Bangladeszu. W obu krajach chrześcijanie stanowią absolutną mniejszość. W Mjanmie dominują buddyści, w Bangladeszu muzułmanie. Jakim krajem jest współczesna Mjanma? Do jakiej wspólnoty katolickiej w Mjanmie przybywa Franciszek? O tym z Jangonu Krzysztof Renik, specjalny wysłannik Polskiego Radia. Kilka tygodni temu birmański kardynał Charles Bo wystąpił z krótkim oręciem do mieszkańców Mjanmy, bo taka jest obecnie oficjalna nazwa Birmy. My, katolicy biskupi Mjanmy, z radością oznajmiamy wszystkim naszym rodakom dobrą wiadomość o pasterskiej wizycie papieża Franciszka do naszego kraju. Rząd Mjanmy wystosował serdeczne zaproszenie do Ojca Świętego, mając nadzieję, iż wizyta Jego Świętobliwości przyniesie pokój i harmonię wszystkim mieszkańcom. Papież Franciszek przybywa, by spotkać się ze wszystkimi mieszkańcami Mjanmy. W kontekście tego orędzia nie zaskakuje hymn birmańskiej pielgrzymki papieża, w którym mowa jest o miłości i pokoju. W skromnym domachu episkopatu Mjanmy spotykam się z ojcem Marianem Shounam, szefem biura informacyjnego miejscowych biskupów. Kościół katolicki w Mjanmie liczy sobie już ponad 500 lat. Pierwsi katolicy pojawili się na tej ziemi 500 lat temu, wyjaśnia ojciec Mariano. Obecnie istnieje w Mjanmie 16 diecezji. Jest nas, katolików, niecałe 700 tysięcy. To 1,2% mieszkańców kraju.
ale chrześcijan jest w sumie więcej, bo protestanci stanowią 5% populacji Mianmy, dodaje ksiądz Shona. Natomiast prawie 86% stanowią oczywiście buddyści. Katolików można spotkać przede wszystkim w regionach górskich Mianmy. Wywodzą się w większości z ludności plemiennej. Natomiast na nizinach dominują buddyści. Papież Franciszek przybywa zatem do kraju buddyjskiego, który przeżywa obecnie niełatwy proces transformacji ustrojowej. Przechodzi od brutalnej dyktatury wojskowej ku demokracji, a jednocześnie jest sceną kilku konfliktów zbrojnych o podłożu etnicznym. W Mianmie wyrażane są zarówno nadzieje, jak i obawy związane z przyjazdem papieża. Nadzieje, iż przesłanie, z którym przybywa, wpłynie uspokajająco na zwaśnione strony. Obawy, by przyjazd głowy Kościoła katolickiego nie stał się detonatorem wzrostu fundamentalizmów w przypadku Mianmy buddyjskiego, a w niektórych regionach tego kraju muzułmańskiego. Z Rangunu Krzysztof Renik. Serwis przygotował Przemysław Goławski, a przedstawił Olaf Warzyński. Wieczór w Polskim Radiu 24. Ośrodek Przystań niesie pomoc osobom bezdomnym. To duży problem, zwłaszcza w wielkich miastach. Problem tym bardziej widoczny w czasie chłodów, wtedy kiedy temperatury za oknem spadają. Jak wiele osób zgłasza się do Państwa po pomoc? Tak na co dzień zgłasza się bardzo dużo osób. Dziennie jest to około 5-7 osób w okresie zimowym. Te liczby się podwajają, a nawet trzykrotność ich występuje. Natomiast my mamy taką bardzo dobrą lokalizację przy ulicy Wolskiej, takie bardzo dobre sąsiedztwo. Obok nas jest przychodnia Lekarzy Nadziei, gdzie właściwie codziennie do godziny 15 można zastać lekarza, a na pewno pielęgniarkę i osoby, które potrzebują konsultacji, taką konsultację, niezależnie czy mają ubezpieczenie, mogą otrzymać. Jeżeli jest taka potrzeba, taka osoba znajduje również miejsce w schronisku, jeżeli jest mocno przeziębiona, bądź czasem stan zdrowia jej wymaga, że jest skierowana od razu bezpośrednio do szpitala. Natomiast nasze schronisko jest schroniskiem specjalistycznym dla przyjęcia osoby po leczeniu szpitalnym, aby takie osoby nie trafiały na ulicę, aby mogły kontynuować przyjmowanie leków po leczeniu szpitalnym, bądź mielibyśmy czas, aby pracownicy socjalni znaleźli im miejsce w innej placówce. O miejsce w schronisku niestety się zabiega i my decydujemy po rozmowie wstępnej, którą osobę przyjmujemy i która bardziej potrzebuje schronienia. Oczywiście osoby, które są w schronisku, też uzyskują informację, że muszą zmienić miejsce, muszą się po miesiącu czy dwóch pobytu szybko usamodzielnić, wynająć kwaterę, jeżeli już tam podjęły pracę, bądź ustąpić miejsca osobie bardziej potrzebującej. Tak właśnie w naszym schronisku, które liczy 100 osób, trzykrotnie w skali roku wymieniają się mieszkańcy. Czyli pomagamy mniej więcej 300 osobom w skali roku mieszkaniowo. Wszyscy staramy się takim osobom pomóc, aby one mogły zmienić swoją sytuację życiową, a nawet po jakimś dłuższym bądź krótszym okresie wyjść z problemu bezdomności. Często wrócić do rodziny, bo uważamy też, że czas leczy rany i jako Caritas i jako katolicy uważamy, że te osoby czasem powinny odbudować więzy ze swoją rodziną i to się bardzo w wielu przypadkach udaje. Bezdomność to złożony problem. Bardzo często to skutek mniejszych kłopotów, problemów z uzależnieniami, problemów z budowaniem relacji. Jakie są po pierwsze przyczyny? Jak wygląda pomoc takim osobom? Przyczyn jest wiele. Ja sobie tak myślę, że uzależnienie to jest skutek bardziej niż przyczyna wielu problemów w życiu ludzi, którzy w którymś momencie życia też właśnie tracą dach nad głową. Jak zgłaszają się do schroniska i są przyjęci, to rzeczywiście za każdym razem to jest indywidualna praca z człowiekiem. Ja pracuję tak po partnersku, czyli siadamy razem, budujemy zaufanie wzajemne do siebie. Trwa diagnoza oczywiście, czyli w czym jest problem największy, czym się zająć najpierw, co może zostać na później troszeczkę. I układamy wspólnie plan działania w każdym obszarze życia tego człowieka, czyli pracuję nad motywacją właśnie, żeby uwierzył, że można wyjść z bezdomności, że to jest możliwe, że z każdym problemem można sobie poradzić, bo już nie jest sam. I w różnych obszarach życia staramy się naprawić sytuację tego człowieka. To jest obszar też zdrowotny, zdrowia fizycznego, zdrowia psychicznego. Jeżeli w grę wchodzi uzależnienie, no to też oczywiście jest wskazana terapia. My jesteśmy w Warszawie, mamy komfort. Właściwie wiele jest ośrodków, które się zajmują leczeniem uzależnień.
i nie ma z tym większego problemu, żeby taka osoba na taką terapię się dostała, nawet jeśli nie jest ubezpieczona. Jeśli jest po terapii czy w trakcie terapii, możemy już zająć się głębszymi problemami, tak? Czyli to, co tutaj pani kierownik mówiła, być może jest to powrót do rodziny, być może jest to podjęcie pracy i wynajęcie mieszkania, a może staranie się o mieszkanie z zasobów dzielnicy miasta stołecznego Warszawy. Naprawdę jest to różnie. Dla mnie istotne jest to, żeby każda osoba na każdym etapie pracy ze mną miała takie poczucie, że to ona decyduje. Tak? Że ja jestem tutaj doradcą, wsparciem, służę swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Natomiast to człowiek na każdym etapie pracy decyduje o tym, czy chce kontynuować ten obszar swojego rozwoju, czy nie. Bo to, co ja widzę w pracy od lat, to jest przerażająca samotność tych osób, tak naprawdę. Często nadzieje mają na zmianę, tak? Natomiast mocno nadszarpnięte jest zaufanie do innych ludzi, zaufanie do siebie też. I nad tym ja też pracuję, nad odbudową tego zaufania właśnie. Jest to możliwe, żeby wyjść z bezdomności, ale zadanie jest trudne, tym bardziej, że wiele historii chyba pokazuje także to, że przy próbie wyjścia z bezdomności nie zawsze się to udaje i potrzeba naprawdę dużej determinacji. Determinacji, oczywiście tak. Natomiast no właśnie po to jest kadra w schroniskach, pracownik socjalny, bo to nie tylko psycholog, ale też pracownik socjalny, to jest bardzo szeroka praca z człowiekiem, żeby tą determinację właśnie w człowieku wzbudzać. Ja ze swojej perspektywy psychologa doskonale wiem, jakie są mechanizmy choroby, uzależnienia na przykład. Wiem, że zdarzają się potknięcia, że zdarza się, że człowiek w ogóle w wyjściu z kryzysu ma potknięcia, przerwy czy jakieś zawahania. Nasza praca polega na tym, żeby podtrzymać jego motywację, tą determinację, żeby dać kolejne szanse. Jeśli człowiek nie utrzyma się w trzeźwieniu, to jest przyjmowane jeszcze raz do schroniska albo zmienia schronisko i praca zaczyna się od początku. Natomiast zdarza mi się wielokrotnie, że osoby właśnie nie za pierwszym razem, ale za drugim, trzecim czy kolejnym razem dopiero tą determinację mają na tyle silną, że udaje im się wyjść i z nałogu. Czy pamięta pani jakąś konkretną historię, którą można przytoczyć właśnie takiej skutecznej pomocy, gdzie udało się pomóc osobie bezdomnej z tego problemu wydostać? Mam tych historii naprawdę wiele. Praca nigdy nie kończy się w gabinecie, w schronisku. Bardzo często utrzymują ze mną kontakty. Utrzymują, bo jeszcze mają jakąś potrzebę porozmawiania o czymś, jeszcze jakieś problemy nierozwiązane, albo żeby zadzwonić i powiedzieć: pani Marzeno, jest okej, dzwonię, żeby powiedzieć, że fajnie jest, mam pracę, wnuczka, ożeniłem się właśnie. To są bardzo ważne i dobre momenty i naprawdę tych przykładów jest sporo. Mam w kontakcie pana, który właśnie się ożenił i zostanie teraz dziadkiem po raz drugi. Mam osoby, które odnawiają więzi i wchodzą znowu w rolę właśnie brata, ojca. To są takie trudniejsze obszary, ale bardzo satysfakcjonujące dla ludzi, kiedy mogą powiedzieć: tak, ja dzwonię do swojego brata, siostry, rozmawiamy sobie o bieżącym dniu, mam kogo zaprosić na święta, mam gdzie iść na te święta. To są bardzo ważne rzeczy. Także tych historii jest naprawdę dużo. To się może wydawać, że osoby bezdomne właśnie są jakieś tam bezradne albo że ta praca jest taka trudna i karkołomna. Z mojej perspektywy wygląda to tak, że tych przykładów, tych mieszkań w Warszawie, które ja odwiedzam, zaprzyjaźnionych już w sumie ludzi ze mną jest naprawdę dużo. Więc jest takie pokrzepiające, że zdecydowanie z każdym problemem da się uporać. Bezdomność nie jest tutaj jakimś takim problemem innym niż inne. Takich historii jest bardzo dużo i bardzo dużo osób powróciło też do swoich domów poza terenem Warszawy, bo to też tak nie jest, że wszystkie osoby muszą dostać mieszkanie. Wyjściem jest też powrót do rodzinnych, że tak powiem, korzeni. Natomiast oczywiście przykładów można mnożyć, bo jeśli urządzamy w skali roku około 7-8 osób w ich własnych mieszkaniach, to jest już bardzo duży sukces. Te osoby też wyposażamy. To wszystko, co nam przyniosą darczyńcy, jest wykorzystywane. Od łyżki i kubka kolorowego do herbaty, które człowiek zabiera do domu, a nawet na kwaterę, które nam się bardzo przydają, do nas przychodzą, darczyńcy przynoszą. Bo teraz w okresie zimowym jakieś, prawda, nakrycia głowy, czapki, jak ja to mówię, żeby panowie nie chodzili z gołymi głowami, się nie przeziębiali, dodatkowo rękawiczki,
To są takie przedmioty, które mogą nam mieszkańcy czy młodzież przynieść do schronisk i wtedy je przyjmujemy. Natomiast mamy nadmiar odzieży w tej chwili, więc dlatego byśmy o to nie apelowali, jeśli chodzi o zimę. Ale mogą się przydać jakieś śpiwory czy koce. To są takie, że tak powiem, potrzebne na sezon produkty. Natomiast jeśli chodzi o historię, to tak na oko osoby odbierającej osobę bezdomną na ulicy, te osoby zawsze wyglądają bardzo zaniedbane i wyglądają bardzo skarbione i na osoby w starszym wieku. Mieliśmy taki przykład, że trafił do nas człowiek, który został przewieziony na spotkanie wigilijne wieczorem 24 grudnia, kiedy wszyscy żeśmy siedzieli przy stole i wyglądał wtedy na staruszka 80-letniego, prawda, pochylony, nie chciał pokazać twarzy, był tylko bardzo głodny, jadł, już nam wszystkim musiało nie przeszkadzać, że po prostu no, pachniał inaczej. Natomiast teraz po roku okazało się, że to był człowiek, no, nie wiem, 45-letni, wyprostował się w życiu i w swoich sprawach i wyprostował się fizycznie. I dzisiaj jest już na mieszkaniu treningowym, czyli jakby trenuje powrót do tej rzeczywistości takiej, jak wszyscy, nie podjął pracy, jest po terapii i ma szansę na uzyskanie lokalu. Więc często to się zdarza, że w ciągu roku można swoje sytuacje zmienić. To trzeba tak trochę stanąć nad przepaścią, żeby zdecydować, co jest dla mnie ważne. I jeśli człowiek chce po prostu coś zmienić, to jest to możliwe. Wieczór w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Korespondenci i wolontariusze z całego świata będą bronić dobrego imienia Polski. Fundacja Reduta Dobrego Imienia na konferencji Support Poland Wspieraj Polskę podsumowała swoje kilkumiesięczne działanie mające na celu walkę z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w zagranicznych mediach. W celu skutecznej walki z nieprawdziwymi informacjami o Polsce została uruchomiona specjalna aplikacja o nazwie Rycerz. Więcej o tym projekcie prezes Redutu Dobrego Imienia Mira Wszelak, z którą rozmawiała Marta Szulborska. Panie prezes, konferencja Support Polska Wspieraj Polskę to zwieńczenie kilkumiesięcznej pracy polegającej na budowie sieci korespondentów i wolontariuszy na świecie, którzy będą zgłaszać i reagować na nieprawdziwe informacje o Polsce pojawiające się w zagranicznych mediach. Na jakiej zasadzie będzie działać taka sieć? To nie tylko budowa sieci korespondentów, ale również stworzenie aplikacji informatycznej, która umożliwi tym korespondentom pozyskanym i wolontariuszom komunikowanie się nawzajem, jak również z nami tutaj w Warszawie. Więc korespondenci to po części są nasi współpracownicy, osoby, które już od lat lub od jakiegoś czasu z nami współpracują, które do nas się zgłosiły same i widząc to, co się dzieje w zagranicznych mediach, w mediach państwa, w których mieszkają, postanowili reagować i robią to także za naszym pośrednictwem, informując nas o różnych przekłamaniach, fałszerstwach, oszczerstwach, na które wspólnie reagujemy. Więc właśnie dzięki nim i za pośrednictwem tych osób, ponieważ dzięki nim dołączyły do nas kolejne osoby, to jest środowisko patriotyczne osób, które znają się z różnych aktywności i dzięki temu udało nam się pozyskać wielu korespondentów. Mamy kilku korespondentów z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych, kilku korespondentów z Niemiec, które jest dla nas bardzo ważnym państwem, ponieważ tam dochodzi bardzo często do fałszerstw i przekłamań. Są korespondenci z Holandii, z Hiszpanii, Austrii. Jest jeszcze wiele krajów, gdzie wciąż poszukujemy korespondentów i dlatego apeluję do osób, które chciałyby się zaangażować, o zgłaszanie się do nas. Myślę, że im jest nas więcej, tym szanse na to, żeby ta obrona dobrego imienia była bardziej skuteczna. Powiem, jak bardzo jest to ważne. Otóż chcemy stworzyć docelowo, dzięki temu projektowi, który trwa już od wielu miesięcy, chcemy stworzyć bardzo gęstą siatkę wolontariuszy i korespondentów na całym świecie. Wolontariusze, którzy zarejestrują się w tej aplikacji, będą mogli zgłaszać do nas oszczerstwa, zniesławienia, które gdzieś napotkają, ale również otrzymają informację zwrotną o tym, do kogo i jaki komunikat mogą wysłać, czyli jeżeli ktoś nie chce poprawić sformułowania polski obóz w jakiejś gazecie czy w internecie, taka osoba pojedyncza otrzymuje od nas informację, że
żeby wysłała konkretny komunikat wyzywający do sprostowania. I teraz im więcej jest wolontariuszy, to nic nie kosztuje, to jest tylko kliknięcie. Otrzymuje powiadomienie i klika. Im większa jest taka sieć wolontariuszy, mam nadzieję, że uda się stworzyć taką sieć kilku milionów osób. Możemy sobie wyobrazić, jaka to jest skala rażenia. Jeżeli nawet tylko część wyśle taki wniosek o sprostowanie do medium, które nie chce tego zrobić, już mieliśmy wielokrotnie przykłady wręcz paraliżu redakcji, które po usunięciu oszczerczego sformułowania prosiły nas wręcz o to, by nie wysyłać więcej tych komunikatów, bo paraliżujemy im pracę. Więc to jest naprawdę skuteczne i ja to nazywam taką współczesną internetową husarią, która jest jedną z metod oddziaływania bezpośrednio na oszczerców. Husarią, stąd nazwa aplikacji Rycerz? No można tak powiedzieć, automatycznie się kojarzy, tak? Ale myślę, że takie działanie na zasadzie wolontariatu, takiego pospolitego ruszenia, ale jednak dobrze zorganizowanego jest bardzo ważne. I apelujemy również do wszystkich organizacji polonijnych, wszystkich osób zaangażowanych, w zasadzie każdy, kto ma głęboko Polskę w sercu, kto dla niej pracuje, powinien w tym momencie wziąć udział, zaangażować się również w tę inicjatywę, ponieważ ona łączy praktycznie wszystkich ludzi, wszystkie aktywności. Tu nie ma znaczenia, czy ktoś należy do takiej czy innej organizacji. Po prostu działa i tylko poprzez tego typu działanie możemy skutecznie walczyć z oszczercami. Oczywiście, jeżeli to nie pomoże, reduta wtedy występuje na drogę sądową. Mamy kilkanaście otwartych pozwów, spraw, które się ciągną, kolejnych spraw, które mamy już przygotowane. Które sprawy ciągną się w nieskończoność? Które tematy? Trudno powiedzieć, czy w nieskończoność, ale tu akurat reduta jest tak zwanym przyjacielem sądu, bardzo mocno wspiera pozywającego kapitana Rodłowskiego w sprawie filmu Nasze Matki, Nasi Ojcowie przeciwko stacji CDF i UFA Fiction. Tutaj mamy do czynienia z oszczerczym ukazaniem żołnierzy Armii Krajowej, których tam przedstawiono jako bandy polujące na Żydów w lasach. No, wyjątkowo zmanipulowany obraz wybielający Niemców. Jesteśmy przed kolejną rozprawą, gdzie mają być świadkowie i rzeczoznawcy filmowi zarówno strony polskiej, jak i strony niemieckiej. Mamy proces, który się toczy też już dosyć długo, bo niedługo miną 2 lata, przeciwko onet.pl o ukazanie zdjęcia Polek prowadzonych na egzekucję w Palmirach, które towarzyszyło artykułowi który opisywał kolaborację i prostytucję Polek w trakcie II wojny światowej. No wyjątkowo paskudny przykład tego, w jaki sposób można manipulować informacją. Jest wiele innych. Mamy procesy, które złożyliśmy, pozwy przeciwko BBC, Le Parisien, przeciwko El Pais. To są bardzo duże, znane tytuły mediów światowych, ale wciąż na przykład czekamy na ogłoszenie pierwszej rozprawy. Mamy sprawę przeciwko izraelskiej gazecie, dziennikowi Haaretz. Tutaj mamy już pierwsze decyzje sądu. W tej chwili przygotowujemy odpowiedź na kolejne wezwanie. Także tych spraw jest naprawdę sporo. Fundacja Reduta Dobrego Imienia działa już 5 lat. Czy można mówić o osiągnięciach fundacji? Na tym etapie jeszcze nie mamy ani jednej sprawy, którą de facto wygraliśmy, dlatego że polskie sądy działają niezwykle opieszale i kolejne rozprawy są przesuwane w terminach. No, najbliżej wydaje się jest rozstrzygnięcia sprawa przeciwko onet.pl i w sprawie producentów filmu Nasze Matki, Nasi Ojcowie. To są dwie sprawy, które już w zasadzie dawno powinny znaleźć swój finał i mamy wrażenie, że ten finał niebawem nastąpi. To trudno powiedzieć, bo to wszystko zależy od sądu i od wyznaczenia kolejnego posiedzenia, ale w przypadku Onetu przesłuchani zostali już praktycznie wszyscy świadkowie i tutaj nic nie wskazuje na to, że ta sprawa miała być dalej odwlekana w czasie. Natomiast to, co Reduta robi na co dzień, co jest niezwykle ważne, to jest bieżące monitorowanie i to też będzie możliwe dzięki tej aplikacji Rycerz, ponieważ oprócz tego, że osoby będą zgłaszać i będą brały udział w tych akcjach wysyłkowych,
to dodatkowo będziemy mieli przegląd wszystkich zniesławień, jakie się pojawiły na świecie, tych zgłaszanych przez naszych wolontariuszy, korespondentów, tych, które otrzymujemy poprzez inne komunikatory typu Twitter, Facebook, które przychodzą również na naszą skrzynkę kontaktową, które zaciąga nasz drugi system, który współpracuje z rycerzem Dragon, a mianowicie system do skanowania artykułów w internecie pod kątem najczęściej występujących oszczerczych sformułowań w kilku językach. Więc to wszystko da nam obraz tego, jak bardzo jest to rozpowszechnione używanie na przykład sformułowania polski obóz, w jakich krajach najczęściej, jak często, jacy dziennikarze konkretnie najczęściej go używają. Będziemy mieli pełen monitoring i to jest bardzo ważne. A na co dzień właśnie pojawia się takie oszczercze sformułowanie, wysyłamy wniosek o sprostowanie. Jeżeli tego sprostowania nie ma, to znaczy jeżeli to oszczercze sformułowanie nie zostanie usunięte ze strony internetowej lub nie zostanie poprawione na niemiecki obóz koncentracyjny w okupowanej przez Niemców w Polsce, to w tym momencie prosimy o wsparcie właśnie wolontariuszy, którzy wysyłając wskazaną przez nas formułę na również wskazany adres, również proszą o sprostowanie, tylko w skali masowej, ponieważ wtedy już jest, mamy do czynienia z wysyłką kilku tysięcy maili w bardzo krótkim czasie, co blokuje często skrzynki pocztowe różnych mediów. Jeżeli to nie pomaga, wtedy występujemy na drogę prawną. Właśnie polskie obozy koncentracyjne, to sformułowanie pojawia się bardzo często w zagranicznych mediach. Dlaczego właśnie wciąż się pojawiają, mimo wielu komunikatów ze strony Polski? Problem pojawienia się polskich obozów sięga już bardzo wielu lat, można powiedzieć, że ponad 50 lat wstecz. Są one efektem celowej polityki historycznej Niemiec, które chciały wybielić swój udział w II wojnie światowej i nastąpiło automatyczne w przedstawianiu losów II wojny światowej używanie przez Niemców i zamiany kata i ofiary. Nagle okazywało się, że są ci biedni Niemcy, Niemcy wypędzeni, Niemcy ofiary zbrodniczej polityki Hitlera, czyli oni sami siebie kreowali na ofiary, natomiast nam przypisywano współudział w Holokauście, że tak naprawdę to wykorzystaliśmy całą tę sytuację do tego, żeby się pozbyć Żydów, czyli oskarżenia płynące w naszą stronę. Oskarżano, tu mamy przypadek BBC, oskarżano polskich kolejarzy o to, że dowodzili Żydów z zachodniej Europy do obozów śmierci. Mamy w przypadku El Pais sprawę strażników, zastanowienie się, dlaczego na liście strażników Auschwitz nie ma żadnego polskiego nazwiska, przecież wielu Polaków było strażnikami. No to są tego typu przypadki. A rolą Redutu Dobrego Imienia jest prostowanie takich treści. Dziękuję. Mira Wszelaka, prezes Reduty Dobrego Imienia. Bardzo dziękuję. Polskie Radio 24, zbliża się północ. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Dobry wieczór. Na Atlantyku, na południu od wyspy Barbados, odnaleziono zaginiony jacht, który płynęło małżeństwo z Gdańska. Na jego pokładzie znajdowała się Elżbieta Dąbrowny, żona Stanisława. Kobieta została podjęta przez tankowiec, jednak jacht cały czas dryfuje. Według wstępnych informacji doświadczony żeglarz Stanisław Dąbrowny kilka dni wcześniej wypadł za burtę. Obecnie trwa akcja ratunkowa. Jutro barbadoska Straż Przybrzeżna ma wydać komunikat w tej sprawie i ustalić pozycję zaginionego oraz zdecydować o formie poszukiwań. Więcej w relacji Anny Rembas. Kobieta jest cała i zdrowa i nie grozi jej już żadne niebezpieczeństwo. Taką dobrą wiadomość przekazał rodzinie żeglarzy z Gdańska francuski konsul. Pewnie niebawem odbędzie się dokładne sprawdzanie urządzeń nawigacyjnych na jachcie, którym płynęli żeglarze, tak by ustalić, w którym miejscu dokładnie z jachtu wypadł do wody mąż żeglarki. W ten rejon, jeśli tylko ta pozycja będzie już służbom patrolowym znana, zostanie skierowany samolot poszukujący, powiedziała mi jedna z córek żeglarza, pana Stanisława Dąbrownego. Na pewno wejdą na pokład, to mi obiecał ten pan.
Na pewno wejdą na pokład, na pewno sprawdzą pozycję ojca i na pewno wyleci samolot po ojca, tylko będą musieli, ponieważ to będzie noc u nich, będą musieli poczekać do rana. Anna Rymbas, Radio Gdańsk. W rejs dookoła świata małżeństwo wyruszyło w maju. Mówili wówczas Radiu Gdańsk, że ich wyprawa potrwa nawet 4 lata. Do 40 wzrosła liczba rannych w dyskotece na południu Teneryfy, gdzie podczas nocnej zabawy z soboty na niedzielę runęła część podłogi. Do katastrofy doszło w miejscowości Adeche, w popularnej dyskotece znajdującej się w centrum handlowym. Ludzie nagle spadli z wysokości jednego piętra do piwnicy, gdy na powierzchni około 4 metrów kwadratowych zwaliła się podłoga. Na dole znajdowała się pusta sala do gry w bingo. Poszkodowani mają różne urazy, m.in. złamania kości udowej, złamania kostki, czy stłuczenia o łagodnym i umiarkowanym charakterze. Jednak dwie osoby odniosły poważne obrażenia. Wśród rannych, oprócz Hiszpanów, są Francuzi, Belgii, dwaj Brytyjczycy i Rumun. Według władz lokalnych, lokal miał licencję i nie wydaje się, aby na sali w chwili katastrofy znajdowało się za dużo ludzi. Policja wszczęła dochodzenie w sprawie przyczyn wypadku. W Bretanii, w zachodniej Francji, odbyła się manifestacja przeciwko nakazowi usunięcia krzyża z pomnika Jana Pawła II. Sprawa ta od dłuższego czasu bulwersuje francuską i polską opinię publiczną. Mer miasta Ploermal prowadzi w sprawie krzyża rozmowy z episkopatem. Więcej na ten temat Marek Brzeziński. Dwie osoby wniosły sprawę do sądu, która trafiła do Trybunału Stanu, który zobowiązał mera do zdjęcia krzyża z pomnika papieża Jana Pawła II. W świetle prawa francuskiego jest to decyzja ostateczna, ale mer Ploermal znalazł furtkę. Prowadzi negocjacje z episkopatem. Sprywatyzowany teren dookoła pomnika nie byłby objęty decyzją Trybunału Stanu. Maria Jolanta Dźwigała wyjaśnia przed mikrofonem Polskiego Radia, dlaczego jej Stowarzyszenie Obrońców Krzyża nie pojechało do Brytanii. Prosił, żeby tam nie jechać na tę manifestację, ponieważ manifestacje teraz w tych wszystkich porozumieniach, które są zawierane z Skopatem i z Kurią, że to tylko będą przeszkodą. Według Andrzeja Wody, wiceprzewodniczącego Klubu Gazety Polskiej, który powiedział to Polskiemu Radiu, rozmowy mera z episkopatem w sprawie pomnika są bardzo zaawansowane. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Vivet Kielce przegrało z Paris Saint-Germain 29-30 w meczu 9. kolejki grupy B Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Skrzydłowy Vivet Manuel Sterekl był niezadowolony z postawy swojego zespołu w pierwszej połowie. Szkoda, pierwszy połowę, nie wiem, 8-9 razy nie trafiliśmy sam na sam. Paris miał przewagę na przerwie, ale drugą połowę zagraliśmy bardzo dobrze, super obrony zagraliśmy, zaczęli robić bramkę. Szkoda, mieliśmy szans, ale nie poszło, ale my cieszy ta druga połowa, gdzieśmy bardzo dobry mecz zagrali. Szkoda punktów. Vivet zajmuje 5. miejsce w tabeli grupy B z 9 punktami na koncie. PSG prowadzi z dorobkiem 16 punktów. I na koniec czas na prognozę pogody. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Na zachodzie Polski miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na Podkarpaciu i na południu miejscami opady śniegu stopniowo zanikające. Temperatura od minus 5 stopni na Pogórzu przez minus 2 na wschodzie do plus 2 na ziemi szczecińskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i w Karpatach okresami dość silny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prawie 5 minut po północy. Powtórka programu. Na czym polega wyjątkowość tego samochodu? No tak naprawdę maluch to wydaje mi się jest nasze istne muzeum emocji, tak? No to auto zmotoryzowało Polskę. My mamy mnóstwo emocji do tego auta, mnóstwo historii do opowiedzenia. Ja nie wiem, czy jest Polak, który nie siedział przynajmniej w maluchu. To jest auto, no to jest auto kultowe, tak? Jest przede wszystkim też piękne. Tam jego bryła jest naprawdę, jak dla mnie, fascynująca. No a jego wartość i prestiż jakby podniósł sam Tom Hanks, tak? Który dodając zdjęcia z maluchem na swojego fanpage'a, pisał, że jest podekscytowany swoim nowym samochodem. Także to chyba dlatego to auto jest dzisiaj tutaj i leci prosto do rąk Toma Hanksa. No proszę powiedzieć, jaka jest historia tego małego Fiata, skąd on się wziął? Ile trzeba było włożyć pieniędzy i wysiłku, żeby go wyremontować, żeby doprowadzić go do takiego stanu? Tak naprawdę wyglądało to tak, że ja rozpoczynając tą akcję nie miałam świadomości i nie znałam pewnych zasad, jeżeli chodzi o roczniki, wywozy, samochód itd. To się wszystko to dowiadywałam w trakcie. Najtrudniejszy etap akcji był wtedy, kiedy się dowiedziałam, że najlepiej by było, jakby to był rocznik 75 i starszy, ponieważ jest większa szansa, że to auto uda się tam wtedy zarejestrować i będzie nie można jeździć po ulicach, a nie po prostu schować go w garażu. No i tu się zaczęło pod górę, ponieważ 3 miesiące szukałam tego auta, zapisałam się do wszystkich możliwych fanklubów Fiata 126, to od razu wszystkim klubowiczom dziękuję za przyjęcie do grupy.
i szukałam tego auta namiętnie, ponieważ to jest tak zwana już wersja C, czyli z tym takim srebrnym, wąskim zderzakiem, która już taką perełką jest. Ona, jeżeli istnieje, to gdzieś tam u babci w garażu jeszcze zakopana lub też już jest po prostu wypieszczona i przekazywana z pokoju na pokolenie i tego auta nikt nie chce sprzedać. No i na moje szczęście znalazł się pan w Suwałkach, który jest takim pasjonatem właśnie starych samochodów, remontuje je sam, własnoręcznie, ma taką pasję. No i miał w garażu tych aut sporo. Od Poloneza, po Fiata, po dużego Fiata. I on po prostu latami sobie zbiera części i tak dalej. I przeczytał te moje błagalne wpisy i stwierdził, że skoro ten maluch stoi u niego już 5 lat w garażu, do tej pory nie rozpoczął jakby od nowego tego auta, to widocznie ono miało trafić do mnie. No i sprzedał mi ten samochód. Następnie to auto trafiło do Bielska. No i zaczął się jak